Wiemy teraz, że jesteś zakochana, no bo tutaj jakby Xavier już odkrył karty. Czy pamiętasz ten pierwszy moment, kiedy się spotkaliście z Xavierem? Pamiętam oczywiście. Gdzieś tam to było w mojej strefie zawodowej mimo wszystko, no bo poznaliśmy się na zajęciach, gdzie ja byłam trenerem. Więc pamiętam to spotkanie pierwsze. No, ale gdzieś tam dużo czasu minęło od tego pierwszego spotkania do momentu, kiedy gdzieś tam to zaczęło mieć trochę inny wydźwięk, więc dużo się wydarzyło pomiędzy, ale ciężko mi powiedzieć o takim pierwszym momencie naszego spotkania, więc tych pierwszych momentów było dużo. Jakim chłopakiem jest Xavier? Czuły, opiekuńczy? Jak wygląda wasza relacja? Wszystko właśnie to wyżej wymienione. Czuły, opiekuńczy, szczery w relacji. Myślę, że mamy plany raczej z takich bardziej z kategorii tych dalekosiężnych niż takich krótkich, więc myślimy o tym bardzo przyszłościowo i chcemy w to inwestować, więc dbamy o to, jak ta relacja wygląda dziś dzień, żeby w przyszłości też była dobra. A jak dogadujesz się z jego rodzicami? No, współpracuję z nimi, więc dobrze. Myślę, że tutaj w każdą stronę ta relacja działa dobrze. Xavier z moją rodziną, ja z jego rodziną, więc myślę, że to w każdą stronę po prostu idzie dobrze. Ale jednak ten show biznes to nie jest do końca taka wasza droga, z tego co Xavier mówił, że nie chcecie się afiszować, chodzić na ścianki i tak dalej. Ja nigdy nie miałam takiego gdzieś tam pragnienia. Poza tym od młodego gdzieś tam dziecka widziałam to u mojego brata, dlatego też nigdy mi to nie imponowało. Mhm. Jakby miałam tak, że oczywiście szanuję ludzi za to, co robią, w jaki sposób dochodzą do tego punktu, w którym są w swoim życiu, ale to nie był mój cel. Jakby nie miałam czegoś takiego, że to jest ktoś tam. Więc generalnie, jeśli chodzi o jakieś tam moje marzenia, to czy to będzie na ściance, czy nie, nie jest dla mnie to istotne. Jakby ważniejsze dla mnie jest to, co ja sobą reprezentuję jako osoba i jako ta strona zawodowa, jak to u mnie działa. Zresztą no, taniec tak naprawdę rzadko kiedy jest na ściance, więc